Maja Strzałkowska, autorka audiobooków i książek dla dzieci z serii Julka i Szpulka. W ramach podcastu Rodzice po godzinach rozmawiam z Martą Gruszecką, która opowie nam o problemach z żywieniem dzieci, dlaczego dzieci nie chcą jeść, ale przede wszystkim o wybiórczości pokarmowej. Zanim Martę przedstawię, w ogóle dziękuję Marto, że zgodziłaś się na rozmowę dzisiaj. To ja się cieszę, że mnie zaprosiłaś. Bardzo mi jest miło. Zanim przedstawię Wam Martę, słuchajcie, to przede wszystkim chciałam Wam podziękować za to, że subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie. To wszystko pozytywnie wpływa na algorytmy. Bardzo mi zależy na tym, aby te rozmowy trafiły do jak najszerszego grona rodziców, aby świadomie wychowywali swoje dzieci. Zapraszam też Was na stronę julkaszpulka.pl, gdzie znajdziecie moje książki, ale też możecie zapisać się na darmowy newsletter, gdzie będziecie co tydzień dostawali informacje o nowych odcinkach podcastu, o nowych książkach i audiobookach. Zapraszam Was serdecznie. Będzie mi też miło, jeżeli kupicie mi kawę na Buy Coffee 2, ponieważ za te podcasty nie pobieram żadnego wynagrodzenia, a tworzę je i montuję nieczęsto po nocach, więc kawa mi się przyda, żebym też miała energię do tworzenia kolejnych odcinków. Słuchajcie, Marta, już przechodzimy do rozmowy, do tego mięska naszego. Marta, słuchajcie, jest psychodietetykiem, terapeutką karmienia, pracujesz z dziećmi właśnie z wybiórczością pokarmową, ale też słuchajcie, z młodzieżą, które mają problemy żywieniowe, ale też z mamami, też pomagasz mamom w prawidłowym żywieniu. Marto, powiedz mi o tym jeszcze, co robisz, bo być może chciałabyś coś do tego dodać. Dzień dobry, Marta Gruszecka, mój profil Maluch na Luzie, zapraszam serdecznie. Tak jak powiedziałaś, zajmuję się głównie maluchami od momentu tak naprawdę rozszerzania diety przez ten okres neofobii, zaraz sobie poopowiadamy, czym się charakteryzuje ten okres, przez problemy młodzieży z żywieniem, czyli to jest klasyczna otyłość, nadwaga, ale też na przykład kompulsywne odżywianie, które się coraz częściej spotyka już u coraz młodszych dzieci. Takie specjalne miejsce w moim sercu i w mojej pracy mają mamy i kobiety, które wkładają ogrom energii do tego, żeby świetnie żywić swoje dzieci, ale tej energii brakuje, żeby zaopiekować się sobą. I tutaj jest ten duży kawałek psychodietetyki, który wykorzystuję w swoim gabinecie, bo to też jest mi temat bliski ze względu na to, że sama jestem mamą i też czasami zdarza mi się stawiać siebie nie na pierwszym miejscu. No właśnie, to jest bardzo ważne, bo w zasadzie dzieci są naszym też zwierciadłem. Trochę za kulisami sobie już powiedziałyśmy o tym, dlaczego się biorą problemy z żywieniem wśród dzieci, ale też jest tak, że mamy muszą mieć energię do tego, aby być mamami w ogóle, być rodzicami, nie tylko mamy, tata zresztą też powinien o siebie tak, jak najbardziej dbać, bo to chodzi o rodziców w ogóle, że jeżeli nie będziemy stawiać siebie na pierwszym miejscu, nie będziemy właśnie prawidłowo się odżywiać, zajmować się sobą, mieć też taką przestrzeń dla siebie, to potem trudno nam jest po prostu mieć zasoby do bycia rodzicem. Marto, opowiedz mi, skąd się w ogóle bierze problem z żywieniem dzieci, no bo dzisiaj z problemu z jedzeniem nie mamy, mamy go nawet w nadmiarze, mamy dostęp do różnorodnych produktów, naprawdę, z całego świata praktycznie, mamy też dostęp do fantastycznych przepisów kulinarnych, możemy eksperymentować, jeść potrawy z kuchni z różnych części świata, a mimo to cały czas mamy problemy z żywieniem dzieci. Dzieci często odmawiają jedzenia rozmaitych, nawet bardzo smacznie wyglądających, kolorowych, o różnych kształtach rzeczy nadających się do jedzenia. To jest bardzo złożony, nie chcę powiedzieć problem, ale żywienie dzieci i w ogóle żywienie nas dorosłych jest o tyle skomplikowane, że tak jak powiedziałaś, mamy dostęp do po prostu teraz do wiedzy, do różnorodnego jedzenia, do takich produktów, które 10 lat temu, 20 lat temu to nie mogliśmy po prostu pójść do sklepu i je kupić. Problem polega też tutaj na tym, że brakuje nam czasu, to raz. Później mierzymy się z presją nakładaną przez samych sobie,
ale też presją, która wynika z naszego otoczenia. To też jest duży, duży problem, z którym mamy, ale też, tak jak powiedziałaś, tatusiowie też się borykają. Chociaż mam wrażenie, że mężczyźni w tym przypadku potrafią świetnie, asertywnie wyznaczyć granice i sobie z tym poradzić inaczej niż my mamy. Z żywieniem dzieci mamy różne trudności, bo w zależności od tego, w którym momencie rozwojowym jest nasz maluch, te trudności mogą być bardziej nasilone lub mniej. I zaczynając od początku, czyli od momentu karmienia piersią czy mlekiem modyfikowanym, już tutaj możemy zadziałać na rozwój żywienia naszego dziecka. Ale co chcę powiedzieć i uspokoić rodziców, którzy robią zgodnie z aktualną wiedzą, zgodnie z różnorodnością, sezonowością produktów i posiłków, nie zawsze jesteśmy jako rodzice w stanie zapobiec problemom z żywieniem naszego malucha. I to nie zawsze jest wina rodzica. Więc, bo często jest też to duże poczucie winy, które towarzyszy rodzicom, że oni zrobili coś źle, że oni nie w porę wyłapali jakieś trudności. Ale to też czasami wynika z tego, że nawet i specjaliści zapewniają, że poczekaj, wyrośnie z tego. Zgłodnieje, będzie jadł. To są takie przekonania, które nie do końca są wspierające, bo jeśli trudności z jedzeniem się nasilają, to szukajmy przyczyny i później jak już odkryjemy tą przyczynę, możemy świetnie wprowadzić strategię, która pomoże i temu maluchowi, i też rodzinie, bo w momencie, w którym są już takie nasilone trudności, a naprawdę potrafią być takie trudności z żywieniem dziecka, że wycofują całą rodzinę na przykład z takiego standardowego życia, czyli jakieś społeczne urodziny, jakieś wyjazdy wspólne, i to prowadzi do naprawdę potężnych konfliktów i w obrębie rodziny, i w obrębie też całego takiego towarzystwa rówieśniczego. Tak, myślę, że w ogóle jest taka ogromna wtedy presja, rodzic na sobie ją najbardziej czuje, potem odczuwa to dziecko, jest takie błędne koło. I wiesz, zastanawiam się, kiedy mamy do czynienia z jakimś naturalnym etapem rozwoju dziecka, bo to się chyba nazywa neofobia żywieniowa. Bardzo bym chciała, żebyś też o tym opowiedziała, ale też się zastanawiam, w jakim momencie mamy do czynienia właśnie z takim etapem przejściowym związanym z naturalnym rozwojem dziecka, a kiedy już jest to problem, kiedy możemy to rozpoznać, nie? Żeby też uświadomić rodzicom, w którym momencie powinniśmy już inaczej trochę reagować i udać się na przykład do specjalisty. Znowu jest takie pytanie, to zależy, bo porównujemy nasze dziecko do tego konkretnego dziecka. Nie porównujemy do dziecka, które, nie wiem, mieszka za ścianą, czy dziecka w przedszkolu, bo często to się zdarza, a nasze dzieci, tak jak my dorośli, są różni. Mamy różne apetyty, różne temperamenty, różne zachowania, różne nawet taką różną otwartość na bodźce. Niektóre dzieci będą bardziej otwarte, żeby poznawać nowe jedzenie, żeby próbować, a inne dzieci nie i wolą taką bezpieczną swoją strefę. Wracając tutaj do neofobii, ale też później chciałabym zahaczyć o rozszerzanie diety, bo to jest też taki krok milowy w żywieniu, który jest niezwykle ważny. Neofobia żywieniowa to jest naturalny okres rozwojowy. Czym ona jest? To jest taki ewolucyjnie, my jesteśmy przystosowani do tego, żeby odrzucać produkty, które nam się wydają troszeczkę niebezpieczne. Czyli mają jakiś taki podejrzany kolor, mają taki gorzkawy smak, zapach taki niepasujący. I to często są takie produkty jak warzywa, z którymi wszyscy rodzice, no wszyscy, to patrzę po swoim gabinecie, ale rodzice mają takie oczekiwania co do warzyw, że zaraz do tego też dojdziemy. To są warzywa, to jest mięso, ryby, czasami owoce. To w zależności... Przepraszam,
Wspomniałaś mi w rozmowie też bardzo ciekawą rzecz, ja o tym nie wiedziałam, że często kolor jedzenia ma wpływ na to, że dziecko to odrzuci. Możesz powiedzieć, jakie to były kolory właśnie, kiedy mówimy o tej neofobii żywieniowej, ale uwaga, nasi słuchacze i ci, co oglądają, że jest to naturalny proces rozwoju dziecka, jeżeli chodzi o neofobię żywieniową. Zgadza się? Dobrze mówię, Marto? Tak, tak. Okay. To są kolory często takie alarmujące, czyli zielony, czerwony, jakiś taki intensywny pomarańcz, chociaż czasami niektóre dzieci ten pomarańcz akceptują. I tutaj ten etap też wiąże się z tym, że dzieci bardzo lubią taką beżową dietę, czyli wszystkie bułeczki, makarony, jakieś panierki, tak? Takie produkty, które są beżowo-brązowe, czasami lekko pomarańczowe. I czym różni się ta neofobia od wybiórczości? Bo to tutaj jest takie kluczowe. Tym, że na przykład neofobia ma różne fazy, czyli jest raz bardziej nasilona, raz mniej. Wybiórczość też ma różne takie stadia, też może być u niektórych dzieci bardziej nasilona, ale może też mieć inne podłoże. Neofobia mija, nie powiem, że samoistnie, bo samoistnie no, raczej nie, chociaż może tak się zdarzyć, nie? U niektórych dzieci. A wybiórczość pokarmowa się coraz bardziej pogłębia, czyli dziecko wyklucza kolejny produkt albo kolejną grupę produktów, albo na przykład niektóre dzieci z wybiórczościami pokarmowymi zjadają na przykład jogurt jednej tylko i tej samej firmy. Nie zjedzą, od razu potrafią wyczuć, nawet jeśli my przerzucimy, bo czasami rodzice idą w różne historie, przerzucają i tak dalej. I wtedy nasze dziecko jest w stanie wyczuć, że to nie jest ten swój akceptowany jogurt. Na przykład. Na przykład dziecko z wybiórczością nie zje na przykład swojego ulubionego naleśnika w restauracji u jakiejś cioci. Zjada tylko konkretny kształt, konkretny na przykład rulonik w domu. Albo naleśnik przyrządzony tylko i wyłącznie przez mamę w ten sam sposób. To już jest taka alarmująca rzecz, ale też w neofobii czasami są takie zachowania, które się pokrywają i tutaj powstaje właśnie ta trudność, żeby dobrze to zaopiekować. I jeśli ta wybiórczość powoduje, że my jako rodzina czy rodzic, czy nawet dziecko mamy trudności w takim codziennym życiu, to już tutaj wskazuje, żeby udać się do specjalisty, żeby poszukać pomocy, poszukać przyczyny. Bo przyczyn może być mnóstwo. To może właśnie być na przykład chciałam alergia. Cię o to zapytać właśnie. Chciałam Cię o to zapytać, jakie mogą być przyczyny, abyśmy mogli rozróżnić. Ja na przykład mając dzieci z zaburzeniami ESI wiem, że ta wybiórczość pokarmowa bardzo często współistnieje, chociaż nie mamy aż tak dużych problemów z żywieniem, ale na przykład do dzisiaj nie mogę na córki nauczyć na to, żeby zjadła kanapkę taką klasyczną, wiesz, chlebek, masełko, sałatka, serek, coś tam, tylko u niej wszystko musi być oddzielnie na przykład. Pytanie, czy to jest też forma wybiórczości pokarmowej na przykład, nie, że ta kanapka musi być rozłożona na czynniki pierwsze. Tak sobie przypomniałam właśnie o tym, ale dobrze, skupmy się na przyczynach, aby rodzice wiedzieli, że jeżeli mają chwilowe tam marudzenie, ale potem wracamy do jakiejś normy, to jest okej, ale kiedy dziecko coraz więcej jakby ma swoich nawyków żywieniowych coraz gorszych, coraz mniej je produktów, które wcześniej jadło, to właśnie jakie mogą być przyczyny, aby wiedzieć, co zrobić, gdzie się udać, albo co można, w jaki sposób, do kogo się udać, żeby zbadać sprawę, nie? Bardziej dogłębnie. No to zależy. Pierwszymi drzwiami, do których pukamy, jest pediatra. Zawsze. Bo tutaj musimy wykluczyć niedobory pokarmowe. Niedobory mogą być związane na przykład z anemią. To jest bardzo częsty powód, który nasila wybiórczości pokarmowe. Może być na przykład niedowaga. Tutaj zawsze prosimy pediatrów na każdej wizycie, nawet takiej standardowej, żeby z
pediatra zważył i zmierzył naszego malucha i odniósł to na siatki centylowe, bo nie będziemy pamiętać za rok, ile nasze dziecko ważyło i mierzyło w konkretnym swoim etapie rozwojowym, a te siatki w książeczce sobie patrzymy i analizujemy. Po pierwszym roku życia to jest naturalne, że nasze dziecko może troszeczkę spadać z tych siatek, bo po prostu ten rozwój jest troszkę wolniejszy niż w tym pierwszym okresie życia. I tutaj sprawdzamy centyl właśnie naszego malucha. Czy on idzie swoimi siatkami centylowymi, czy nie. Przyczyną na przykład może być utajony refluks pokarmowy, czyli nasz maluch, który zjada jakiś produkt, odczuwa fizyczny ból i może odrzucać tak automatycznie te potrawy, które nasilają refluks. Czasami problemem mogą być pasożyty, co jest dość częstą przyczyną. Co jeszcze? Tak jak powiedziałaś, zaburzenia SI. To jest też nadwrażliwość sensoryczna i niedowrażliwość, nie? Tutaj musimy posprawdzić. Czasami problemami mogą być problemy w obrębie jamy ustnej, logopedyczne. I tutaj często ten okres trzeciego roku życia może nam zapalić taką lampeczkę, jeśli nasze dziecko dość mało mówi. Albo nam się wydaje, że mało mówi, bo czasami jest tak, że my słuchamy, nie wiem, ktoś nam coś powie i my jako rodzic naprawdę za mało mówi, nie? Albo za mało je. I w momencie, w którym w nas, jako w rodzicach, pojawia się ta obawa i ta presja, to rozwiejmy ją. Udajmy się albo do specjalisty, albo zróbmy sobie taki dzienniczek i spisujmy, co nam się wydaje, a co w rzeczywistości jest. Bo tutaj chcę też powiedzieć o tym, że rodzice, którzy do mnie przychodzą, mówią, moje dziecko nie chce jeść. I teraz dla każdego rodzica to zdanie ma zupełnie inny wymiar. Bo dla niektórych na przykład rodziców, którzy mówią, moje dziecko nie chce jeść, to dzieci nie zjadają na przykład obiadu czy kolacji, a zjadają jakieś przykąski albo bułki. Tu dochodzimy też do przekonań, bo na przykład dla jednego rodzica bułka z dżemem to nie jest posiłek, a dla drugiego to będzie jakiś posiłek. Więc tutaj całe problemy czy całe żywienie odnosimy do modelu rodziny, do zwyczajów rodziny, do nawyków rodziny i na tej podstawie ja mogę się do tego odnieść i budować jakąś strategię, bo to też na przykład teraz zbliżają się wakacje i to zupełnie jest inny system rodzinny i żywieniowy niż w ciągu roku szkolnego, nie? Ale przepraszam, tak wtrącę, bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, że odnosisz się, nie ma jakby wiesz, takiego jednego wzoru, bo my w dzisiejszych czasach oczekujemy od razu rozwiązań gotowych, że jest jedna zwarta reguła, zasada i my jedziemy z tym, nie? I to rozwiąże nasz problem, a okazuje się, że tak jak mówisz, trzeba się odnieść do tego, kto ma jakie nawyki żywieniowe, w jakiej kulturze, sferze się porusza, bo bardzo dużo mamy też obcokrajowców dzisiaj, mamy Ukraińców, mamy też z różnych stron świata do nas ludzie przyjeżdżają, mamy rodziny mieszane chociażby, prawda? I na przykład ktoś korzysta z kuchni niekoniecznie polskiej i to też ważne jest, żeby to wiedzieć, bo tak jak mówisz, trzeba to zindywidualizować, trzeba się dostosować do danej rodziny, aby właśnie określić, co mamy, nad czym mamy pracować i co wprowadzać, prawda? Niektórzy też są weganami na przykład i też mają zupełnie inne podejście do życia, czy wegetarianami. Ktoś inny ma jeszcze inne nawyki i wydaje mi się, że to jest ważne, żeby sobie to uświadomić, moi drodzy rodzice, że jeżeli macie takie, a nie inne sposoby żywienia dzieci, ważne, żeby to było zdrowo, oczywiście tak zdroworozsądkowe w formie takim, że do wszystkiego z umiarem, prawda? To nie o to chodzi, że mamy jeść ciągle słodkie bułki. Ale żeby mieć to na uwadze, że musimy się dostosować do tego, jak my się żywimy, że na przykład też dziecko jest z babcią, która też inaczej trochę może karmić, prawda? Do tego wszystkiego musimy się dostosować, że nie ma jednej, jedynej reguły. Wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, Marto, prawda? Tak. I tutaj, jak jesteśmy przy regułach, to chciałam powiedzieć o takiej regule, zasadzie, która jest po prostu podwaliną całego żywienia dzieci, czyli zasada podziału odpowiedzialności.
Ona polega na tym, że rodzic ma obowiązek karmić swoje dziecko w sposób jak najbardziej odżywczy i decyduje, kiedy i ile poda jedzenia swojemu dziecku. Ale to dziecko ma tę odpowiedzialność, żeby powiedzieć, nie, ja teraz nie jem. I ono decyduje, że teraz nie je, albo jaką porcję zjada proponowanego posiłku. I w teorii to jest super piękne i brzmi super. Ale w momencie, kiedy nasz maluch boryka się z trudnościami w jedzeniu, to zaufanie naszemu maluchowi jest bardzo trudne. Bo kiedy wszystko idzie, no, powiedzmy, jakimś swoim torem i nie borykamy się z tymi trudnościami, to jest to dużo łatwiejsze. I tutaj zaufanie swojemu maluchowi, który ma 2 lata, 3 lata, 4 lata, wcale nie jest takie łatwe. Marto, poczekaj, ja muszę to dodać, ja po prostu muszę to powiedzieć, bo my, nasze pokolenie, nie wiem z jakich lat pochodzisz, czy to lata transformacji, ja jestem z lat 80. Ja pamiętam jedną zasadę żelazną, masz zjeść wszystko z talerza do końca, prawda? Tak. A teraz tak sobie myślę, że dzisiaj i dalej jest ta jakaś presja, czyli jeżeli dziecko zje połowę i czuje się najedzone, to nie powinniśmy wciskać na siłę, tak? Nie lubimy marnować jedzenia, dajmy na przykład ten obiad niedokończony na później, tak? Kiedy zrobi się głodne. Ale jeżeli mamy dziecko, które jest niejadkiem, ma problemy, czy jeżeli wstanie o 20, znaczy wstanie, o 21 przed snem zakomunikuje, że teraz zjadłoby kanapkę, to pytanie, czy dać mu tą kanapkę, czy nie. Właśnie chciałam cię zapytać o to, czy nie zabrniemy się, wiesz, w taki ślepy zaułek, ale jeżeli wiemy, że dziecko ma trudności, ma wybiórczość pokarmową i w jakiś sposób zaczynamy nad tym pracować, to czy to stosowanie się do momentu, w którym dziecko jest głodne, jest ważniejsze niż to, że na przykład o 21 mamy zasadę i nie jemy? To zależy, bo teraz wróćmy też do pokoju. Twoje to zależy. Tak, bo to każde dziecko ma inaczej. I teraz tak, w momencie, w którym ty mówisz o kanapce o 21, ja nie znam wielu kroków przed, czyli po pierwsze, nie znam tego dnia, bo na przykład dane dziecko może mieć wyższą potrzebę na kalorie, bo na przykład miało trening, albo biegało tego dnia dużo więcej po podwórku niż zazwyczaj, albo na przykład wchodzi w rozwój intensywnego rośnięcia, albo na przykład rodzice też często tego nie widzą, że na koniec roku szkolnego nasze dzieci potrzebują większej ilości węglowodanów, bo ich praca mózgu jest bardziej nasilona. I my tutaj musimy zobaczyć, gdzie to nasze dziecko jest w danym momencie życia. Ale jeśli wracamy do takiego maluszka, no to patrzymy też, jak to dziecko jadło tego konkretnego dnia. Bo być może nam się wydaje, że ono cały czas coś jadło. I często takie dzieci przekąskowe, one faktycznie dość sporo jest tych momentów jedzenia, ale zbilansowanie tego posiłku nie jest odpowiednie, bo nie ma tam białka, nie ma tam tłuszczy nienasyconych, które by syciło nasze dziecko i odżywiało w odpowiedni sposób. Więc no to zależy. Ale też chciałam tutaj się odnieść do tego niejadka, który mówisz. Ja bardzo nie lubię tego słowa, bo to jest takie nakładanie... Krzywdzące bardzo. Ale też używam w cudzysłowie niejadka, bo rodzice wtedy bardziej wiedzą, o co chodzi. W zależności od tego, jak my podchodzimy do żywności, do jedzenia, do nawyków w naszej danej rodzinie, no to tak podchodzimy do tej kanapki wieczorem. Bo my też, wchodząc w taką strategię szukania przyczyn i naprawiania tej relacji z jedzeniem, musimy się zderzyć najpierw ze sobą, bo często jest tak, że rodzic oczekuje od swojego malucha, że dobra, ja ci będę teraz mówić tak, tak i tak i będziemy tak pracować. A tutaj mamy dwie strony, bo mamy rodzica, który ma swoje przekonania i te przekonania czasami, tak jak mówisz, są bardzo krzywdzące i one czasami są nieuświadomione. Tutaj też mi bardzo psychodietetyka pomaga. I też mamy drugie ogniwo, czyli naszego malucha, który jest osobną jednostką, która ma swoje potrzeby, ale też chce o sobie decydować.
I tutaj najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, w takim rozumieniu najgorszą, będzie wprowadzanie tej presji. Presja może się objawiać na różne sposoby. To może być na przykład taka historia, jak nasze dziecko mówi, my szykujemy obiad i nasze dziecko mówi, nie chce jeść. I rodzic taką naturalną reakcją zazwyczaj jest, no ale jest obiad, musisz zjeść. I my tym zdaniem chcemy powiedzieć, że okej, jest pora obiadu, myślę, że możesz być głodny, ja się o ciebie martwię, ja się troszczę o to, żebyś zjadł pełnowartościowy posiłek, nie? Ale nasze dziecko to słyszy, moja mama czy mój tata podważa to, że ja czuję, że nie jestem głodny, a ja nie chcę po prostu teraz jeść. I to jest bardzo znaczące, bo my nawet możemy nie mieć świadomości, że my wywieramy presję w ten sposób na naszego malucha. I to też nie chodzi o to, żeby teraz nigdy nie używać takich słów, nie? Bo no, myślę, że tak się nie da. Jestem też zwolennikiem tego, że my jesteśmy tylko ludźmi, tylko rodzicami, tylko i aż i popełniamy błędy. Ale uświadomione błędy powodują to, że potrafimy nad nimi panować i szukać innych rozwiązań. A jeśli wracamy do takich maluchów, no to tutaj też sprawdzamy to, jakie my mamy oczekiwania wobec posiłków naszego malucha, bo często jest też tak, że rodzic nie ma uświadomionej w sobie tej myśli, że na przykład oczekuje od malucha, 2-3-latka, że ono zje porcję taką. I nakłada często porcję jak dla dorosłych. Myślę, że to bardzo jest trudno pogodzić, bo też rodzicom nam często, zwłaszcza w weekendy, zależy, żebyśmy ten chociaż jeden posiłek dziennie, a w weekend to niech to będzie na tych więcej posiłków, spędzili razem rodzinnie. I ta presja też jest nas taka, że fajnie by było, bo od nas się oczekuje, jedz z dzieckiem, to jest fajny moment, kiedy buduje się więź, prawda? A to dziecko mówi, nie, będę jadł, nie? I właśnie budzi w taki, wiesz, od razu bunt, że no jak to jest jedyny czas, kiedy możemy usiąść razem przy stole, ale być może, tak sobie myślę, warto też szczerze o tym dziecku powiedzieć, że nam na tym zależy i żeby zjadło tyle, ile da radę. I wydaje mi się, że też fajnym sposobem na wiele rzeczy jest to, co mówi pozytywna dyscyplina, czy ograniczony wybór. Warto może dzieci zaprosić do robienia wspólnego jadłospisu. Ustalić tą porę, albo niech sami sobie nakładają, jeżeli są już to dzieci takie bardziej starsze i powiedzą, co chcą, ale nawet maluch może wskazać rączką, można zrobić taki trochę a la szwedzki bufet ograniczony. Zaraz mi pewnie poprawisz, tak? Nie. Chciałam powiedzieć, że szwedzki stół jest super. Ja go zalecam od najmłodszych lat i nawet taki maluch roczny jest w stanie sobie nałożyć nawet tą rączką porcję jedzenia, które go interesuje. Ja robię szwedzki bufet bardzo często na śniadania. Po prostu jest talerz warzyw, talerz z wędlinami, serami, pieczywo, są jajka i po prostu bierz ta, co chce ta. I zawsze tam się jakieś warzywo, słuchaj, da przemycić. I też wybieram te warzywa, które wiem, że po prostu oni lubią. Nawet czasami takie, wiesz, kiszone ogórki są na te śniadanie, bo przynajmniej już wolę, żeby zjedli tego kiszonego ogórka, cokolwiek, żeby tam było zielonego. I wydaje mi się, że ten ograniczony wybór i angażowanie dzieci w tworzenie posiłków albo tworzenie jadłospisów właśnie, żeby sobie wybrały nawet z książki kucharskiej czy z tego telefonu jakiś przepis ciekawy, coś nowego. Wydaje mi się, że to jest jakieś remedium na problemy, kiedy mamy, no właśnie, no fobię żywieniową, prawda? Bo wybiórczość, być może wybiórczości pokarmowej też się jakoś sprawdzi, ale musimy dociec przyczyn, skąd one się biorą, prawda? Więc nas tak. Wizyta u specjalisty, i to jest szeroki wachlarz, bo mówimy od pediatry po specjalistów, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z refluksem na przykład, po czasami psychologa albo diagnostę ODSI. Powiedz mi, czy ominęłyśmy jakieś jeszcze powody i przyczyny wybiórczości pokarmowej poza właśnie... Skończyłyśmy na takich psychologicznych też, bo dzieci z autyzmem też bardzo często mają wybiórczość pokarmową, prawda? Tak, tutaj świetną emocją, która może nasilać te problemy z wybiórczym jedzeniem, jest strach, tak jak powiedziałaś. I ta presja. I tutaj świetnie jest udać się do psychologa.
tym, że możemy też jako rodzic w domu, bo strach strachowi nie jest równy. Możemy jako rodzic też zaopiekować tę emocję. Tak jak mówisz, każdego rodzaju interwencje takie, że gotujemy razem z dzieckiem, zapraszamy nasze dziecko do kuchni. Czasami nawet wychodzimy kilka kroków przed, czyli jeśli dziecko już jest starsze, albo na przykład taki czterolatek, może sporządzić listę produktów i już oswajamy nasze dziecko w sklepie. Ja to często zalecam swoim małym pacjentom, bo to jest dla nich coś, one uwielbiają. Robią sobie listę, jakieś naklejki, już te pomocy jest mnóstwo. Ja sama korzystam z tych gier, z tych różnych naklejek i tego wszystkiego. I taki maluch czteroletni wpada do sklepu i szuka z listą, odhacza, wkłada do wózka. To jest dla niego zadanie, to jest zabawa. Ale chciałam też się odnieść do tego, że mówisz, dobra, niech nasze dziecko wyszuka jakiś przepis, ale tutaj my musimy nasze oczekiwania pościągnąć, bo może być tak, że nasze dziecko fajnie, super, cieszy się, że się zaangażowało, ugotowało przepis z mamą czy tam z tatą, ale nie chce go jeść. I ma do tego święte prawo. A my wtedy próbujemy namówić to nasze dziecko. Ale spróbuj chociaż, ale to, ale to, ale to. Możemy zrobić taki krok do naszego dziecka i na przykład porozmawiać o tym. A co ci tutaj w tym na przykład nie przeszkadza? A co ci się podoba? Może przekrójmy jedną, nie wiem, babeczkę. Zobaczmy, co jest w środku. Spróbujmy ją zblendować. I tutaj wchodzimy do tego, że na przykład niektórzy rodzice nie mają w sobie tej otwartości, żeby niszczyć jedzenie, nie? I teraz trzeba sobie odpowiedzieć, okej, ja nie jestem w stanie niszczyć z moim dzieckiem tego jedzenia, więc jak wiemy już, co nam przeszkadza, to możemy temu zapobiec w różne sposoby. Możemy na przykład, nie wiem, to dane jedzenie przekazać jakimś zwierzaczkom, jeśli mamy, nie? W zależności co to jest, no bo znamy też te memy, że to, co nie zje dziecko, zjada partner. Chociaż, albo mama. Albo mama, tak, nie? Chociaż wiesz co, my mamy całe szczęście kompostownik i zawsze jakieś niezjedzone resztki warzyw i owoców, to idziemy karmić nasze robaczki, nie? Szukamy po prostu różnych strategii, nie? Co będzie dla nas okej, okay, bo jest okej, okay, jeśli my mamy w sobie taką granicę, nie ja nie niszczę jedzenia i informujemy o tym dziecko, nie? Ale wtedy na przykład zapraszam do mnie, ja prowadzę takie zajęcia z oswajaniem, z takim niszczeniem jedzenia, powiedzmy, dotykaniem, takim bez tej presji, że nasze dziecko musi jeść. Po prostu ma doświadczać jedzenia każdym zmysłem, bo nasze dziecko w momencie, w którym my podajemy na przykład ten naleśnik, czy jakoś inaczej pokrojone warzywa, czy cokolwiek, ono już w momencie, w którym jego wzrok mówi, nie, to nie jest ten pokarm, który ja znam, który ja bym chciał zjeść, i mówi nie. I jest w tym bardzo. Jak mówi nie, to mówi nie i całym sobą mówi nie. Wspomniałeś bardzo ważną rzecz, że dzieci jedzą zmysłami. Znaczy człowiek w ogóle je często zmysłami, tak, bo czuje zapach, oczy, ale dzieci jakby mają to wszystko bardziej, nie? I tak bardziej spontanicznie można by było tak nazwać i są w tym bardzo szczere i naturalne. I za kulisami wspomniałaś mi jeszcze o fajnym sposobie przemycaniu nowych rzeczy, o frytkach i ich kształtach. Możesz o tym opowiedzieć, jak to działa, bo to jest jeden ze sposobów, poza tym, co mówiłyśmy. Fajne jest też to, co powiedziałaś, że pójść z dzieckiem na zakupy. Ja uwielbiam wpadać do warzywniaka, z takiego typowego, gdzie są tylko warzywa, owoce, jakieś tam jeszcze dodatkowe rzeczy i dzieciaki tam same sobie wybierają wszystko, co kupujemy i rzeczywiście wtedy częściej jedzą to, co kupiły. To jest też fajny sposób, ale masz jeszcze sposób właśnie, jak sobie radzić z wybiórczością pokarmów trochę właśnie poprzez zmysły, działanie na zmysły, prawda? To jeszcze chciałam zaznaczyć, że nie przemycamy. Zawsze idziemy... To nie jest dobre słowo. Ja jestem wyczulona na to słowo, bo ja wiem, co się za tym kryje u rodziców, czyli oni chcą dobrze dla swojego dziecka.
chcą odżywić swoje dziecko i spędzają się właśnie w takie przemytanie, wkładanie w te akceptowalne produkty rzeczy, które im się wydaje, że będzie okej. Tylko w momencie, w którym nasze dziecko będzie świadome tego, co my tam napakowaliśmy, ono utraci do nas troszeczkę takie zaufanie i może być duży regres. Jeżeli przemycamy to w taki sposób na zasadzie takiego oszustwa, a nie szczerej komunikacji i jakby we wspólnym, żeby uwzględnić też to, co dziecko potrzebuje, prawda? Żeby one było tego świadome, typu, a tak, może spróbujmy to dzisiaj, tak? Żeby dziecko było wiedziało, że jednak miało na to wpływ, co tam się na tym talerzu znalazło, a nie na siłę wciskanie, że to ci dam, tamto ci dam, żeby tutaj jednak był ten trochę wolnego wyboru i szacunku przede wszystkim do tego dziecka naszego, prawda? Tak, ale co jeszcze chcę tutaj powiedzieć, bo często rodzice w gabinecie mówią, nie, moje dziecko nigdy tego nie wie, nigdy, nie ma szans w ogóle, absolutnie. I oczywiście, bo nam się wydaje, że my wprowadzimy jakąś zmianę i ona nagle będzie super dopasowana, nie? Tak jak już wcześniej mówiliśmy, musimy to dopasować i do rodzica, i do dziecka. I często te zmiany, w zależności od tego, czy ta wybiórczość jest już bardzo zaawansowana, czy mniej zaawansowana, ten proces będzie albo dłuższy, albo krótszy. I nie da się tego przyspieszyć, tak jak już powiedziałaś, my potrzebujemy porad na już, na teraz. My chcemy, robimy jakąś zmianę, my chcemy już teraz widzieć efekt. Czasami się tak nie da. Ale w momencie, w którym na przykład nasze dziecko nie siadało z nami do stołu, bo coś mu zapachowo przeszkadzało, a teraz po jakichś 2 miesiącach mamy już ten progres, że zdarza się, że siada z nami do stołu, to już jest krok do przodu. Może nie taki, który my byśmy sobie życzyli, ale dla tego dziecka to jest ogromny krok, bo on jakby bardziej oswaja się z tym zapachem. I teraz zapomniałam o pytaniu, które mi zadałaś. O zmysłach rozmawiałyśmy. Przepraszam, to taka mała dygresja była, ale wydaje mi się, że to jest ważne, bo do tego ciągle wracamy, aby traktować dziecko jako podmiot, prawda? Żeby je uznawać też to jego po prostu wolną wolę do tego, co chciałoby też zjeść i że nic na siłę się po prostu nie da zrobić i tak jak mówisz, nic na szybko, i że to musi być metoda bardzo małych kroczków. A pytałam cię o to, o te zmysły, o to, że dzieci jedzą zmysłami i o tym sposobie czasami zmiany kształtu czegoś, aby po prostu tą wybiórczość pokarmową z nią sobie poradzić tą metodą małych kroków. I ten mały kroczek to właśnie to było to o frytkach, co mi mówiłaś za kulisami. To było tak, fajne. Ja lubię takie robić dla dziecka takie pomosty, które być może w późniejszym czasie zaowocują tym, że dziecko się przekona do jakiegoś produktu. Bo tak jak mówisz, nasz maluch, siadając do stołu, już widzi jakiś konkretny produkt. Już jesteśmy na tych frytkach, bo to jest często taki produkt, który jest dość akceptowany przez maluchy. Mówię tu o młodszych dzieciach, ale to też się świetnie sprawdza u starszych. U młodzieży już robimy inne techniki. Więc jeśli zawsze na przykład dajemy naszemu dziecku frytki, takie słupki, to być może możemy rozszerzyć ten repertuar, krojąc ziemniaki w inny sposób, troszeczkę grubsze. I nam się wydaje, że to jest takie nic. Dla naszego dziecka grubsza frytka i cieńsza frytka to są dwa zupełnie inne produkty. Możemy tutaj na przykład do frytek dawać frytki z innych warzyw, ale to jest taki krok już, bym powiedziała, kolejny dla dzieci z silniejszą wybiórczością. Nie będzie to dobra technika na start. Dla takiego dziecka, które ma naprawdę silną wybiórczość, dajemy dosłownie taką jedną fryteczkę na całym talerzu, która się różni od reszty. I na początku może być też tak, że nasze dziecko nie zaakceptuje towarzystwa tej frytki na tym samym talerzu. Więc wtedy idziemy za tym. Kładziemy tą frytkę na przykład w osobnej misce. Albo na przykład próbujemy, tak jak już mówiłyśmy, szwedzki stół jest świetny, więc jak mamy michę frytek takich, zróbmy drugą tych innych. I to będzie ok, jeśli nasze dziecko tego nie chwyci. Być może za jakiś czas
będzie chciało spróbować, bo się z tym oswoi, pokona swój lęk w jakiś sposób, jeśli to jest kwestia lękowa. Później możemy dodawać jakieś inne warzywa, jakieś surowe warzywa, jakieś sosy różne. Ja, jak przychodzą do mnie rodzice i mówią, że ich dziecko je tylko, nie wiem, wszystko z ketchupem, to ja się bardzo cieszę, że to jest ketchup, bo od ketchupu możemy zrobić milion rozszerzeń. Możemy dodać tam do środka dynię, możemy dodać na początku grudki, czyli zmieniamy troszeczkę konsystencję. Czasami dodajemy tylko delikatne, na przykład troszeczkę tymianku. I w zależności od tego, jak postąpi nasze dziecko, my za tym idziemy i sprawdzamy, bo niektóre dzieci są bardziej otwarte i są takie bardziej lubią chętne. Eksperymentować niektóre, tak. Bardziej, nie? Ale na przykład czasami też możemy tą frytką, tą inną, o innym kształcie, zachęcić dziecko na przykład w zależności od tego, jaki mamy też dzień, bo rodzic musi, tak jak powiedziałaś, mieć zasoby na to, żeby się czy bawić, czy wyjść ze swojej takiej strefy komfortu. I na przykład dla niektórych dzieci fajnie pasuje robienie tą frytką jakichś rysunków na talerzu. A czasami na przykład na mamy. Traf mi tą frytką na ząb. Ciekawe, czy ci się uda, nie? Do tych młodszych dzieci. I wtedy dzieci próbują. A ciekawe, czy ty dasz radę zrobić to samo u siebie. I wtedy możemy robić na przykład tu, możemy użyć lusterko, możemy użyć, w zależności od tego, jaki to jest etap też, bo nie wiem, czy już mówiłam, że zabawy jedzeniem są fajne, ale też nie możemy pójść w tą drugą stronę, że dziecko czeka na ten moment posiłku, żeby się tylko bawić. A naszą właśnie taką nadrzędną zasadą jest nauczenie naszego dziecka zdrowej i prawidłowej relacji z produktami i też nie stawianie jednych czy drugich produktów na tam półce zakazane, niezakazane. Ale to tutaj też mam na myśli słodycze, które są po prostu kolejnym grubym tematem. W słodyczach sobie chyba porozmawiamy w oddzielnej rozmowie, bo tak jak wspominałaś, to jest temat rzeka. Ja tak sobie jeszcze pomyślałam o tej zabawie jedzeniem, rzeczywiście można się wpaść w pewną pułapkę, ale wydaje mi się, że to takie eksperymentowanie z jedzeniem jest dobry czas, kiedy gotujemy na przykład, prawda? Że dzieci mogą sobie ułożyć jakiś rysunek z tych warzyw albo i owoców, które tam ma na talerzu, zrobić jakieś wariacje i wydaje mi się, że moment gotowania jest chyba lepszy na takie zabawy niż sam moment jedzenia przy stole, prawda? Chociaż od tego też nie uciekajmy, jeżeli dziecko ma ochotę, okej, tylko tak jak mówisz, trzeba dać sobie taki limit, żeby właśnie nie wpakować się w pułapkę, że za każdym razem siedzenie do stołu będzie się dziecku kojarzyło z zabawą. To ma być po prostu, no, do stołu siadamy po to, żeby zjeść, a nie żeby się bawić, prawda? To chyba o to ci chodziło, żeby też pamiętać. Wiesz co, tak sobie jeszcze się zastanawiam, czy masz jeszcze jakieś inne sposoby. Aha, no właśnie, bo to, że jak zachęcić jeszcze dziecko do próbowania nowych smaków i nowych rzeczy? Czy są jakieś sprawdzone, wiesz, metody? Masz jakieś pomysły jeszcze, do których może dzięki którym można się zainspirować? Pomysłów ja mam masę. Ja uwielbiam w ogóle zabawy z dziećmi, rozmowy z dziećmi. One są tak szczere i tak naprawdę tyle nam mówią, tylko że my nie do końca. Nie chcę powiedzieć, że nie chcemy słuchać, bo my słyszymy, tylko nie bardzo wiemy w momencie, w którym my mamy już inne przekonania i inne cele w rozwoju naszych dzieci niż one same, to my nie jesteśmy w stanie tego odnieść. Zabaw wokół jedzenia i z jedzeniem jest mnóstwo. Oswajanie też możemy robić na różne sposoby. Na przykład to jest przykład mojego pacjenta. Postaram się nie dawać takich bardzo szczegółów, żeby nie można go było zlokalizować. Ale na przykład u niego świetnym sposobem okazało się oglądanie filmików na YouTubie, jak jest produkowane jedzenie. On się tak w to wkręcił, że chciał inny podam tutaj zakład, że chciał odwiedzić młyn, żeby zobaczyć, jak jest produkowana mąka. I czasami
czasami to jest taka rzecz, która nam się wydaje, że to nie zadziała. I on zaczął sobie szukać taką mąkę, taką, czym to się różni, jak to rośnie, gdzie to rośnie, jak to się przerabia, jak to pachnie. I czasami takie rzeczy są otwierające. Czasami ja uwielbiam ten moment, kiedy jest wiosna, lato i zachęcam wszystkich, jeśli mają oczywiście czy jakiś balkon, ale wystarczy też kawałek parapetu, żeby sadzić swoje warzywka. Może być nawet jeden krzaczek poziomki, bo poziomka jest taka wdzięczna, bo ona szybko rośnie i są tam owoce. I dla dzieci to jest coś takiego, że one chętnie podlewają, dbają, hodują. Widzą, że to rośnie dzięki nim troszeczkę i chętniej być może akceptują dany produkt. Ja potwierdzam, bo mamy ogród i hodujemy już teraz, oni sami tak naprawdę sobie wybierają warzywa, które mamy hodować i u nas hiciorem jest groszek cukrowy, które sobie się pnie, oni po prostu zrywają. Czy piorun szczypior, gdzie normalnie szczypioru żadne z moich dzieci nie chce jeść, ale kwiat szczypioru przecież jest jadalny, więc specjalnie zostawiam te kwiaty, żeby sobie mogli próbować, więc jedzą kwiaty te jadalne, czy kwiaty nagietka, to jest hicior w ogóle, że mogą zjeść sobie kwiatka, czy na przykład no sałata, która rośnie, gdzie normalnie też na kanapkę, no małe córa akurat lubi, ale to jest właśnie ten moment, kiedy jak dziecko samo zrywa, albo samo tak jak mu już wyhoduje, i próbuję wtedy nowych smaków, tak, to jest najlepszy patent pójść z dziećmi do ogrodu warzywnego, żeby popróbowały, czy ten koperek, który rośnie, czy ta malina, czy poziomka, naprawdę sposobów jest mnóstwo, więc, ale też z tego co mówisz, to wydaje mi się, że trzeba chyba eksperymentować, sprawdzać różne rzeczy, ale też mieć do tego dużo dystansu, żeby nie było tak, że jak coś nie wyjdzie, to że będziemy się tutaj załamywać, denerwować, że to musi być tak na luzie. Zresztą twój profil maluch na luzie chyba mówi samo za siebie, prawda? Tak, mimo tego, że to jest temat, który naprawdę niektóre rodziny mają potężny problem i potężną trudność, żeby to zaopiekować, ale świetne na przykład są pikniki teraz w tym czasie, żeby też dziecko, bo dziecko czasami w takim momencie nie związanym z tym jedzeniem jest bardziej otwarte na wszystkie bodźce i być może będzie bardziej skłonne do tego, żeby spróbować w innym otoczeniu. Bo czasami jest tak, że sam tu, w danym naszym domu, kojarzy mu się znowu ktoś będzie wpychał we mnie jedzenie. Tak i przysłowiowo, i tak czasami zdarza się, że też fizycznie, nie? Bo znamy te momenty, a za mamusię, a za tatusia. I to mówi, że to w latach 80., ale nie, te nasze przekonania idą z nami. My czasami po prostu o nich nawet nie wiemy. One są nieuświadomione i to nie jest też nasza wina. Tutaj zawsze przy zmianie nawyków żywieniowych naszych dzieci zaczynamy od siebie, a nie na odwrót, bo to będzie dłuższy proces, nie? Bo ja często mówię też moim pacjentom, że to, że my mamy jeść zgodnie z piramidą żywności i tak, a nie jeść tego i tego, my wszyscy wiemy. Przecież to jest wiedza, którą nam się klepie od najmłodszych lat w szkole. Piramidę żywności robią dzieci w przedszkolu. Problem jest, żeby wprowadzić to do swojej rodziny i do swojego życia. I tutaj właśnie jest ta największa praca. No właśnie. Wydaje mi się, że skoro dzieci są naszym zwierciadłem tak naprawdę, ale wiesz, to jest też fajne, tak jak pracą nad emocjami. Nasze pokolenie nie pracowało nad emocjami w ogóle, raczej się je negowało, więc to jest też piękne, że my możemy razem z dziećmi to robić, możemy się uczyć o emocjach razem, tak samo możemy się uczyć prawidłowego żywienia razem, razem coś czytać, tak jak mówisz, te filmy edukacyjne są rewelacyjne, bo możemy je razem obejrzeć. Mamy dwie rzeczy w tym samym czasie, mamy spędzony wspólnie czas razem z dzieckiem i to w sposób wartościowy, a jednocześnie razem się uczymy i razem możemy eksperymentować. Kto wie, może rodzic też odkryje jakieś nowe smaki, czego nigdy nie jadł. Ja ostatnio dostałam, słuchaj, sałatkę ze szczawikiem. Poszliśmy do lasu na kurki
Zamiast kurek znaleźliśmy masę jagód, bo okazało się, że już dojrzały dużo, dużo wcześniej niż zwykle. Więc dostałam na kolację sałatkę ze szczawikiem zajęczym, który jest taki kwaskowaty, z jagodami, z truskawką, winogronem i koperkiem. Powiem Ci, że był to dziwny smak, ale go spróbowałam. Oni też trochę coś tam pochrupali, ale to jest piękne, to jest zabawa, to ma takie właśnie być, nie? No i to jest piękne, o czym mówisz, że to my musimy wyjść z tej swojej strefy komfortu, z tego, co my znamy i pokazać dziecku, że ten strach to nie jest tylko coś, z czym ono się boryka, bo my też mamy wiele strachów. Ja na przykład ostatnio, to jest coś, z czego ja sama jestem dumna, sama z siebie, bo byliśmy w takim miejscu dla dzieci, gdzie tam były węże. Ja jestem po prostu, boję się węży, boję się pająków. I mój syn, w sumie to on mnie tak nakłonił, bo on pierwszy podszedł do tego malutkiego. Najpierw był mały wąż i on sam chwycił tego węża. I mówi, no fajny, ale ja chcę tego dużego dotknąć. Duży pyton, który miał 30 kilo i był po prostu wężem obleśnym dla mnie. I ja sobie myślę, okej, to jest mój strach, tak? To jest jakby, no on jest związany z rzeczywistością, bo wiemy, że węże no, potrafią różne rzeczy porobić, ale tutaj też zaopiekowałam ten strach w taki sposób, że upewniłam się, że pan, który jest, w razie czego, w momencie, w którym ja naprawdę powiem nie i mam prawo do powiedzenia nie, weźmie tego węża ode mnie. Ale odważył, tak naprawdę otworzył tą odwagę we mnie mój syn, który w ogóle stał sobie, mówi, daj mi tego dużego węża, ja chcę sam. Gdzie no po prostu to było przełamanie i to było dla mnie duże wyzwanie, żeby trzymać takiego węża, gdzie ja się boję. I mnie obrzydzają też te węże. I tak jak mówisz, pokazać dziecku, że my też, nie chcę powiedzieć walczymy, bo to nie jest dobre słowo, ale też wychodzimy tych naszych przyzwyczajeń, tych naszych lęków i też je mamy, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, nie, ja dzisiaj się na to nie zgadzam, albo tak, ja dzisiaj chcę, żebyśmy popróbowali tego, ale nie zgadzam się na to i na to, bo zasady są potrzebne naszym dzieciom. My często boimy się powiedzieć nie, ale my musimy mówić nie, bo nasze dziecko wie, na ile może sobie pozwolić. Wydaje mi się, że w ogóle taka... Przepraszam, dokończ proszę zdanie. W tym pewnym momencie, na przykład, jeśli rodzic sobie układa w głowie, dobra, będziemy się bawić zabawą, jedzeniem i w którymś momencie już ta granica jest tak przekroczona, że my wybuchamy, bo po prostu taka jest nasza reakcja na to, że ktoś przekracza naszą granicę wytrzymałości jakiejś. Dlatego i nam są potrzebne te zasady i uświadomienie sobie, gdzie leży moja granica. Bo my czasami mamy właśnie, marzymy o tym, że my się świetnie pobawimy jedzeniem, a to się kończy po prostu fiaskiem, kłótnią i brudem, bałaganem i my mamy już dość na następne kilka miesięcy. Wydaje mi się, że w ogóle to, co chciałam powiedzieć, dobrze dokończyłaś tą myśl, bo to jest, to się z tym wiąże, że taka zwyczajna szczerość wobec dziecka jest bardzo ważna. Dzięki temu my też budujemy i tą relację, ale też siebie samych. Wydaje mi się, że jak dziecko samo przekona się do pewnych rzeczy, to też siebie jednocześnie odkrywa, że zdobywa tą odwagę na próbowanie, że eksperymentowanie na przykład z jedzeniem jest nawet fajne. I być może to będzie taki przełom, że będzie robił to, czy robiło dziecko to częściej. Chociaż ja winogron z koperkiem szczerze nie polecam. I to zresztą oznajmiłam córce. I oni to przyjęli, to rzeczywiście winogrona z koperkiem niezbyt dobrze smakują. I fajnie, bo to jest odkrywanie tego, co lubimy, co nie lubimy. I to jest też budowanie siebie, budowanie takiej pewności siebie, że możemy powiedzieć nie, możemy na coś powiedzieć tak, że my możemy przełamywać też siebie w różnych rzeczach, nawet na przykład w jedzeniu. Ale Marta, wiesz co, na koniec chciałam... Przepraszam, no mów, mów. Jeszcze tu Ci dodam, że my też, podchodząc do żywienia naszego dziecka, nie mamy z tyłu głowy czegoś takiego, tej myśli, że ono może po prostu czegoś nie lubić, jakiegoś smaku. Tak jak my nie lubimy czegoś, tak nasze dziecko może po prostu nie lubić. I tyle. I to warto też mieć z tyłu głowy, nie?
Tak, a z czasem się to zmienia, prawda? Nie, nie, bardzo dobrze, że o tym mówisz. A nam też się zmieniają smaki. Ja na przykład flaków nie jadłam przez długi czas. Zjadłam na pogrzebie ciotki po raz pierwszy i wtedy je polubiłam. Taki przełom był na przykład. I my też mamy takie swoje przełomy. Nam się smaki zmieniają, nie? Na przykład. Marto, zapomniałam Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, a mianowicie o konsekwencje tego, jeżeli mamy dziecko z wybiórczością pokarmową i to, jak to fajnie powiedziałaś sobie, zapisałam, jest na beżowej diecie, jabłki, kasze, makaron, parówki i nic więcej i ciężko jest nam namówić dziecko na cokolwiek innego i ten temat zaniedbamy, czyli nie pójdziemy do specjalisty, to nam się będzie przedłużało, to jakie są konsekwencje tego? Różne. Mogą być naprawdę różne, bo to tak jak na przykład z taką dietą, która nie do końca jest dla nas odżywcza. Czyli jeśli my tkwimy w takim modelu żywieniowym, mówię o dorosłych, który powoduje na przykład jakieś choroby metaboliczne, no to w zależności od tego, ile my tkwimy w tym modelu, tak długi będzie proces wychodzenia. To są te wszystkie takie nasze przekonania typu, dobra, przechodzę na dietę od poniedziałku, to za miesiąc będzie już super. I tutaj musimy to zawsze z taką rzeczywistością zderzać, co jest, co ja mam na dany moment, z czego ja mogę skorzystać, z jakiej pomocy i tak rzeczywiście powiedzieć sobie, ile to może trwać. Bo czasami jest tak, że my mamy błędne przekonanie o tym. Ale jeśli ta wybiórczość, czy okres nawet neofobii będzie nieodpowiednio zaopiekowany, no to może się wiązać z na przykład niedoborami. To jest bardzo częste. I wbrew takiej opinii, że dziecko, które jest wybiórcze pokarmowo, może być tylko niedożywione, to jest błędne przekonanie, bo dzieci z wybiórczościami pokarmowymi bardzo często chorują na otyłość. I nam się wydaje, że w związku z tym, że ta otyłość jest, no to jakby je. Tylko że czasami ta otyłość jest spowodowana wybiórczym jedzeniem produktów takich akceptowalnych, czyli na przykład właśnie o jakieś słodycze, jakieś słodkie pieczywo, czy nawet nie musi być słodkie, ale mogą być na przykład tylko makarony. No i w zależności od tego, jak ta dieta jest prowadzona, może to skutkować później na przykład problemami społecznymi nawet, czyli jakimś niewychodzeniem na wspólne jakieś, nie wiem, śniadania czy urodziny. Może to powodować jakieś później różne problemy z odżywianiem, no różnej maści, różne zaburzenia odżywiania. Nie chcę tutaj mówić, bo to niekoniecznie musi tak być, ale może się później na tyle zrazić nasze dziecko do jedzenia, że pójdzie w takie zaburzenia odżywiania, z których dużo też trudniej nam wyjść. Zastanawiam się jeszcze, Marto, gdzie jest ta granica, w której rodzic powinien pójść rzeczywiście, tak jak wspominałaś, najpierw do pediatry, by sprawdzić, zrobić badania, zobaczyć, czy czegoś nie brakuje, tak jak mówiłaś, żelaza i tak dalej. Gdzie jest ta granica, w której powinna się nam, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, że mamy alarm, musimy już coś zrobić? Pierwsze to zawsze widzimy, że my jako rodzice mamy tą świetną intuicję i naprawdę warto jej zaufać, bo ja uważam, że rodzic jest ekspertem od swojego dziecka. Ja daną rodzinę widzę na przykład przez krótki czas w trakcie miesiąca, a to, co dzieje się u nich w domu, to wiedzą tylko te dzieci i rodzice. I rodzice mają świetną intuicję, która często jest kluczem i często naprowadza, nawet mnie, na to, co może się dziać. I tutaj jest problem z tą opinią wszystkich wokół, bo na przykład często mam tak, że rodzice mówią, no moje dziecko nie chce jeść, ale na przykład babcia mówi, a tam kiedyś też tak było i wyrośnie z tego. Albo ty też byłeś taki niejadek. I okej, wtedy nie mieliśmy takiej wiedzy, jak mamy teraz. Ale w momencie, w którym żywienie naszego dziecka już jest jakimś problemem, czy dla niego, czy dla nas,
Czyli na przykład my już wiemy, budzimy się rano, często tak mamy, mi opowiadają, i one już mają stres związany z szykowaniem posiłku dla ich dziecka, bo nie będzie tego jadł, bo coś tam, albo posiłek trwa 2 godziny, albo jest płacz, albo jest presja i już mamie się odechciewa, to już jest sygnał, że warto szukać pomocy. Być może to jest coś, co można naprawić jakimś sposobem, który nam się wydaje na ten moment nieosiągalny, bo też nie oszukujmy się, ale macierzyństwo wiąże się z tym, że nie zawsze mamy te zasoby na takim poziomie top. W momencie, kiedy widzimy, że rozwój naszego dziecka się zmienia, czyli na przykład, jeśli nasze dziecko zwyczajowo było takie dość aktywne, a zdarza się, że nasze dziecko robi się coraz takie bardziej apatyczne, szukamy przyczyny. I to nie jest coś, bo często nam się wydaje, że dobra, tak biegające dziecko i nagle przestaje biegać. To się nie dzieje tak od razu z dnia na dzień i nagle, tylko to się dzieje w takich sytuacjach na przykład, że nasze dziecko wcześniej potrafiło przebiec jakiś dystans, a teraz się szybciej męczy. To już jest taka lampka alarmowa, żeby sprawdzić. W momencie, w którym na przykład ta mowa nie rozwija się w taki sposób, jaki nam się wydaje, że powinna, albo że nasze dziecko na przykład w wieku 3-4 lat mówi dość mało słów, to tutaj zawsze już idziemy do logopedy. Czasami jest też tak, że nasze dziecko dobrze nie słyszy i w związku z tym, że ten słuch jest zaburzony, to nasze dziecko też może gorzej jeść. I albo to nie widzi. Takie, albo nie widzi. To też jest takie dość nieoczywiste. Na przykład, jeśli słuchamy też pań w przedszkolu, bo one też spędzają, mają dużą taką relację z naszym dzieckiem, jeśli widzą jakąś zmianę, to przyglądamy się temu. Bo też chcę powiedzieć, że nie każda zmiana w żywieniu naszego dziecka musi być alarmująca, bo to badamy cały kontekst. Nie możemy wyjąć tylko tego konkretnego posiłku i sobie popatrzeć i pobadać. Bo na przykład dzieci mogą inaczej jeść, bo zrobiliśmy nawet przemeblowanie w pokoju dziecka. To dla niego jest taka zmiana, bo to zaburzyło jego świat. Na przykład zmiana pracy któregoś z rodziców. I to dla niego jest bardzo dziwne. Na przykład niektóre dzieci są tak czułe, że nawet jeśli pojawi się członek rodziny, nie mówię na przykład jego rodzeństwo, ale kuzyn, kuzynka, to dla niego też jest zmiana, bo coś się zmieniło. Jest mnóstwo rzeczy, na które trzeba mieć po prostu uważność, nie? Bo to może być jak wszystko, zawsze, a może tak, być nic. Jak zawsze wracamy do jednego, to trzeba zawsze patrzeć poprzez indywidualny przypadek. Marto, będziemy już kończyć. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że troszeczkę podpowiedzieliśmy, co robić, kiedy dziecko nie chce jeść, ale też przybliżyliśmy temat wybiórczości pokarmowej i cóż, zalecamy, aby obserwować bacznie, co się dzieje, eksperymentować i reagować wtedy, kiedy jest to potrzebne, ale bez presji i na luzie. I zachęcam Was do obejrzenia profilu Marty Maluch na luzie. Linki będą pod filmem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jeśli ktoś ma jakieś pytania, to ja serdecznie zapraszam do pisania w wiadomościach, bo ja wiem, że żywienie dzieci czy nas samych to jest coś, co nie chcemy na forum, o czym nie chcemy na forum mówić, więc serdecznie zapraszam. Jeśli coś było niejasne, to też zapraszam. Jeśli coś Wam się podobało lub nie podobało, to zachęcam do dyskusji, jestem otwarta i naprawdę tutaj w przypadku żywienia naszych dzieci i nas samych potrzebujemy dużo zasobów, ale tak jak mówisz też badania siebie i badania swoich granic, tego czego możemy, a jeśli nie jesteśmy w stanie pójść z tym dalej, to szukajmy pomocy i sprawdzajmy osoby, do których idziemy, bo czasami też jest tak, że niektórzy lekarze mówią nam, że przesadzamy, ale ufajmy swojej intuicji. Ona zawsze nam dobrze podpowiada.
Tak, i szukajmy różnych dróg, bo nie zawsze ta jedna jest właściwa. I dociekajmy, jak detektywi, zresztą ten kapelusz o czymś tutaj świadczy. Moim gościem podcastu Rodzice po godzinach była Marta Gruszecka. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, pa. Dziękuję bardzo.